Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem pokazać stan pryzmy z kiszonki na grudzień 2018 roku. Ile jej zostało jeszcze? Ponieważ jest to jedna z dwóch naszych pryzm, jakie robiliśmy w tym roku. Zawsze robimy teraz po dwie pryzmy. Kiedyś się robiło, pamiętam, w jedną wszystko. A teraz dwie oddawaliśmy, jak od trzech lat. Tu może powiedzieć zostało, ja wiem, no od tamtąd była, no to ja wiem z... Niecała nawet połowa została już, a przecież pasiemy od, nie wiem, zaczęliśmy od, paść od września się paść, zaczęło paść. Znaczy no od września, no. No, znaczy no, nie, od 1 października, o, zaczęliśmy paść tą kukurydzę. No, także no przez 2 miesiące, no to trochę już zostało zjedzone, no ale wiadomo, no, teraz już jest ciężko z tą kukurydzą, no wiadomo, mrozy, to jest... Psuć powiem wam tyle, psuć to się wam powiem tyle, nie psuje się, tak jak zawsze się psuła, tak na przykład, ponieważ no, tyle zostało, o, tyle zostało odrzucone, co się zepsuło. A powinnoszym jak zawsze polewałem kwasem mlekowym, nie wiem czy wy tutaj też polewacie z pryzmy jak robicie. No, no i zostało to dobrze dogniecone tym największym silnikiem naszym. No, ktoś się może zapytać jak my to bierzemy. A już odpowiadam, bierzemy to w worki, ładujemy. Tutaj odbieramy tutaj, odwalamy tutaj tym. Teraz mi nie pokażę, ale odwalamy po prostu ziemię. No teraz jest ciężko, ponieważ trzeba mieć, zauważ, nawet mamy młotek. Młota, żeby tutaj rozkuwać. Ponieważ no, teraz są mrozy straszne, tak samo ci też jest mróz. No, mi około minus 10 stopni, także, no, ale to nieważne. No i po prostu. Walimy po prostu, rozwalamy po prostu tą ziemię, no i podwalamy i bierzemy w worki. Tak na dzień ile tych worków odjemy, no to ja wiem. Ładuje się tak z 12 worków, no to wiadomo, na wszystko, prawda? Wszystko teraz zjada, no także no nie dziwmy się, że tyle tej pryzmy zostało. Ponieważ no wszystko po prostu zjada, to kiszonkę, prawda? No, no a ile ładujemy, no to 12 na dzień, znaczy no 12 się ładuje, no i zostaje się na wieczór, ja wiem, znaczy na rano się zostaje z 4 zawsze, no bo rano nie ładujemy kiszonki, znaczy no wozimy to, co zostanie się, że tak to wygląda. No i mówię, no psuć się za bardzo nie psuje na razie, tylko wiadomo, no z ładowaniem jest trochę lipa, prawda, no bo tu strasznie zimno jest. A nie mamy żadnych wycinarek, tak jak na przykład tu się wycinają wycinarkami, czy na przykład turem podjeżdżają. Nie mamy takich udogodni, no ale trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Nawet odwalę. No dobra, trzeba mi to podwalić, niestety. No ale tak to wygląda ogólnie. Tu chciałem pokazać. To już z folia została. Tutaj odtąd dokładnie była ta pryzma. Także no tyle ile zostało, no to wiadomo. No tu jeszcze trochę zostało podrzucane. No ale to jest, wiadomo, no za dużo to nie zostało podrzucane, powiem tyle. Także no w miarę dobrze się nie psuje, zobaczymy jak sam to będzie. Ta kukurydza była lepsza, ponieważ ta była z innego pola. No i ta po prostu była bardziej zielonsza, zieloniejsza. Ta też w ogóle było w ogóle sucha jak było ciężko ubijać. Tak się ciężko, no po prostu podnosiła się do góry. Było ciężko tak ją ubić strasznie, że nie wiem właśnie co to. No niby dużo jest, ale no wartości nie ma po prostu. Także no ciekawie to nie wygląda, no ale no cóż, no zebraliśmy, ponieważ no później też to kosiliśmy tą, na tą drugą pryzmę, prawda? No. To się nie dziwmy. No, także tak to wszystko, co chciałem pokazać w dzisiejszym filmie. Ja się będę z wami żegnał. Na razie wam i cześć.